Serwis informacyjny 12 listopada, Edyta Nawrocka. Witam Państwa i zapraszam. Przedstawiciele polskich stref ekonomicznych i największych firm działających w tych strefach spotkali się na konferencji w Zamku Książ, podczas której rozmawiano o korzyściach, jakie lokalne społeczności czerpią z obecności globalnych przedsiębiorstw na swoich terenach. Gospodarz konferencji, prezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Barbara Kaśniegowska przypomniała, że strefy ekonomiczne stanowią bardzo dużą siłę napędową polskiej gospodarki. Nasz kraj znajduje się na 27. miejscu spośród 60 najbardziej zglobalizowanych gospodarek świata. W Polsce funkcjonuje 14 specjalnych stref ekonomicznych, a Wałbrzyska jest jedną z wiodących. W 41 miejscowościach na terenie o powierzchni ponad 2200 hektarów 150 przedsiębiorstw zainwestowało blisko 16 miliardów złotych, tworząc 35 tysięcy miejsc pracy. 150 firm, 101 to są firmy z kapitałem zagranicznym, podniosły, tylko te firmy podniosły prawie 14 miliardów 300 milionów nakładów inwestycyjnych i zatrudniły już blisko 32 tysiące osób. A więc inaczej mówiąc, te 69% to jest taka grupa wszystkich inwestorów. Te 69% firm poniosło 87% nakładów i zatrudniło ponad 90% ludzi. To pokazuje, jak ogromny potencjał leży w firmach globalnych, które działają w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. 77% z tych firm to są firmy duże. Bardzo różne, z różnych branż. Automotyw, AGD, chemia, przemysł spożywczy. Pozwolę sobie powiedzieć, że najlepszy z najlepszych. Przedsiębiorcy i samorządowcy spotkali się w Książu przede wszystkim, aby rozmawiać o wpływie globalnych przedsiębiorstw na swoje otoczenie. Jako pozytywne przykłady działań na rzecz lokalnych społeczności przytoczonych zostało wiele działań realizowanych przez największe firmy działające w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Najbardziej znane Wałbrzyszanom są działania realizowane przez firmy zlokalizowane w Wałbrzychu, takie jak Fundusz Toyoty Dobre Pomysły Zmieniają Nasz Świat, Zielony Wałbrzych, Szkoły dla Ekorozwoju, Bezpieczny Kierowca czy Syta Zima, wszystkie z inicjatywy Wałbrzyskiej Fabryki Toyoty. Forsia może pochwalić się takimi działaniami jak Ecolato, udział w akcjach charytatywnych, czy dobrą współpracą z zespołem szkół nr 5 w Wałbrzychu, która została doceniona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Firma General Electric, podobnie jak Toyota, ma wśród swoich pracowników wolontariuszy, którzy działają na rzecz lokalnej społeczności, funduje corocznie 15 stypendiów dla studentów, czy aktywnie wspiera rozwój zawodowy kobiet. Warte wspomnienia są także programy realizowane przez firmę IBM, takie jak program nauczania początkowego IBM Kids Smart, za pośrednictwem którego firma przekazała dzieciom ponad 1000 zestawów komputerowych, czy program IBM Smart Camp, który zapewnia pomoc przedsiębiorcom wchodzącym na rynek. Galeria Wiktoria w niedzielną noc otwarta była aż do północy. Ponadto większość sklepów specjalnie na tę okazję przygotowała promocje i rabaty, które przyciągnęły rzesze ludzi do galerii. Szał zakupów ogarnął nie tylko Wałbrzyszan, ale także mieszkańców innych miejscowości. Na parkingu dostrzec można było tablice rejestracyjne z takich miast jak Kłodzko, Kamienna Góra czy Dzierżoniów. Gości w Galerii Wiktoria było tak wielu, że około godziny 18, kiedy rozpoczęła się szalona noc zakupów, korki na ulicach tworzyły się już na ulicy Sikorskiego, a dojazd na parking trwał nawet 30 minut. Za to serdecznie przepraszam w imieniu całej galerii, natomiast cieszymy się, że tak licznie mieszkańcy Wałbrzycha, okolic i całego okręgu nas odwiedzają. Mogę Państwu tylko powiedzieć, że w zeszłym roku właśnie w tą noc zakupów, która odbywa się tylko raz w roku tak naprawdę, ponieważ co kwartał są akcje prosprzedażowe, natomiast noc zakupów jest jedna w roku, odwiedziło nas blisko 30 tysięcy ludzi. Sklepy w Galerii Wiktoria czynne były do północy i oferowały różne promocje specjalnie w tę noc. Najczęściej spotykane były rabaty na cały asortyment w wysokości 20%, ale wytrwali łowcy promocji znaleźć mogli także przeceny sięgające 50% i więcej. Niektóre sklepy do zakupów powyżej określonych kwot dodawały upominki. Na jakie okazje skusili się klienci w szaloną noc zakupów? Ja zamierzam kupić perfumy One Direction, czyli Our Moment, bo są drogie, bardzo drogie, ale dzisiaj jest wyprzedaż. Ta wyprzedaż jest taka mega i sobie je właśnie dzisiaj kupię. Ja zamierzam się obkupić w masę ciuchów, ponieważ są zniżki. Myślę, że na pewno coś każdy dla siebie znajdzie. Płaszczyk, buty, jakiś sweterek i golfik dla żony. I rybkę. Biżuterię. Na to czekałam, nie zawiodłam się. Producent tutaj, a raczej firma stanęła na wysokości zadania, także... Dla dziecka tablet. Córki se pokupowały jakieś ciuchy, a ja to nic.
Aby zachęcić klientów do zakupowego szaleństwa, Galeria Victoria przygotowała specjalny konkurs. Każdy, kto posiadał paragon na minimum 50 zł, mógł wziąć udział w losowaniu jednego z trzech bonów na zakupy o wartości 500 zł do wykorzystania we wskazanych sklepach na terenie Galerii Victoria. Kilkaset osób świętowało w Śródmieściu 95. rocznicę odzyskania niepodległości. Był uroczysty pochód przez rynek, msza w kościele pod wezwaniem aniołów stróżów i składanie kwiatów pod pomnikiem niepodległości na placu kościelnym. Natomiast na Podzamczu ponad 70 osób pobiegło w 14. krosie niepodległości. Kwiaty składali górnicy, kombatanci, sybiracy, służby mundurowe, nauczyciele, przedstawiciele Solidarności, harcerze. Pieśni patriotyczne zaśpiewał chór zespołu szkół integracyjnych na Podzamczu. Prezydent Roman Szołemej mówił o Wałbrzychu. Słowo ojczyzna to jest również nasza mała ojczyzna. A naszą małą ojczyzną jest Wałbrzych, ziemia wałbrzyska. I tak jak powiedział ksiądz kardynał, ojczyznę trzeba bronić, trzeba chronić. Tak i naszą małą ojczyznę, nasze miasto trzeba chronić, bronić, wspierać. Trzeba mówić o nim dobrze, bo przecież to tutaj się w wielu przypadkach urodziliśmy, tutaj żyjemy. Według prezydenta pojęcie patriotyzmu nie powinno dotyczyć tylko państwa, ale także regionu i miasta, w którym się mieszka, bo to właśnie one są najbliżej. Tutaj wielu z nas pewnie będzie żyło całe życie. Tą naszą małą ojczyznę, Wałbrzych, też mamy tylko jedną, bo chciałbym bardzo, aby tak jak ja, wszyscy czuli, że to miejsce na ziemi, najbliższe, najważniejsze, jest właśnie tutaj. Jak mówił prezydent, wierzy, że Wałbrzych ma już za sobą najgorsze chwile i że teraz jego stan może się już tylko poprawić. Myślę, że mamy za sobą najtrudniejsze lata, najtrudniejsze chwile. Nasze miasto zmienia się. Wierzę głęboko, że zmienia się szybko i na lepsze. W minionych miesiącach, latach poczyniliśmy wiele starań, abyśmy to miejsce, tą naszą małą ojczyznę, traktowali jako najlepsze, najważniejsze miejsce na ziemi. Święto 11 listopada to tradycja bliska wielu młodym ludziom, którzy interesują się historią Polski i swoimi korzeniami. Święto Niepodległości jest dla nas bardzo ważne, bo to jest nasze święto narodowe. To jest znak, że pamiętamy o tym, że kiedyś nasi przodkowie walczyli o nasz kraj i starali się, żeby był niepodległy. I to jest po prostu dzień, który warto świętować. Na Podzamczu natomiast zawodnicy 14 krosu przybiegli pod pomnik niepodległości i złożyli symboliczną wiązkę kwiatów, a potem wrócili na starty biegu, który odbył się na ulicy Blankowej koło baru u Stasia. Na Podzamczu po raz 14 odbył się bieg niepodległości. Głównym organizatorem jest Wałbrzyski Klub Biegacza Podzamcze Książ, współorganizatorem Spółdzielnia Mieszkaniowa. Marek Hęczka, czołowy organizator i swego czasu wymyślił imprezę Idol. Z każdym rokiem jest dany rok i w tym roku jest kolejna edycja Idol 2013 i ten bieg jest ostatnim biegiem w ramach Idola. Trasa Krosu Niepodległości przebiegła pętlami po ścieżkach i chodnikach w okolicach ulicy Blankowej. Mężczyźni pobiegli trasą wynoszącą 7,5 km, kobiety biegły na dystansie 3,5 km. Trasa dość trudna, bo pokręcona, dużo zakrętów, dużo takich elementów technicznych. Jeżeli chodzi o startujących zawodników, no to oczywiście ponad 70 jest w Open. Dzieci jeszcze nie wiadomo, bo się cały czas dopisują, ale myślę, że taka pogoda dzisiaj fajna na świeżym powietrzu, możemy sobie potruchtać, wspólnie spędzić te kilka godzin. Biegi Niepodległości są organizowane 11 listopada w coraz większej ilości polskich miast i wsi. Ma swój Kros Niepodległości Świdnica. Mają go od niedawna także Świebodzice i Ludwikowice Kłodzkie. Dzisiaj kolorowo, bo wiadomo, akcenty biało-czerwone, takie typowo patriotyczne. No i co jest fajne, że dużo rodzin jest, kibiców też myślę, że nie brakuje. No oczywiście zawodnicy będą walczyć i walczą na trasie zawsze do samego końca, zważywszy na fakt, że dzisiaj mamy Puchar Ministra Sportu, kolejny rocznik, w kategorii Open kobiet i mężczyzn. Wprawdzie proces odzyskiwania niepodległości przez Polskę jesienią 1918 roku był procesem stopniowym, ale 11 listopada jest uznawany za święto narodowe z powodu kilku ważnych wydarzeń, które zaszły właśnie tego dnia.
Było to przekazanie przez Radę Regencyjną Władzy Wojskowej Józefowi Piłsudskiemu, który został naczelnym dowódcą wojsk polskich. Następnie po jego pertraktacjach z Centralną Radą Żołnierską wojska niemieckie zaczęły wycofywać się z Królestwa Polskiego. W nocy rozbrojono niemiecki garnizon w Warszawie, a burmistrzem Poznania po raz pierwszy został Polak. Już 17 listopada w Zamku Książ finał pierwszego plebiscytu gospodarczego Kobiece Twarze. Drodzy Państwo, już 17 listopada finał plebiscytu Kobiece Twarze. W Zamku Książ w sali balowej spodziewamy się ponad 200 gości ze świata polityki, biznesu z Dolnego Śląska i nie tylko. Kobiece Twarze to idea promowania, pokazywania kobiet, ich sukcesów, ich działalności i ich aktywności. To jedyny taki plebiscyt w Polsce promujący aktywność i przedsiębiorczość kobiet. Na samej gali spodziewamy się wielkich osobowości ze świata gospodarki, ze świata polityki. Będzie m.in. pani Iwona Guzowska, polityk, sportsmenka, kobieta sukcesu, jak i również pani senator Alicja Chybicka w części artystycznej niespodzianki. W ogóle wiele niespodzianek nas czeka na gali 17 listopada w Zamku Książ. Kobiece Twarze, warto tam być, warto zobaczyć, kogo nagrodziła kapituła. A przewodniczącą kapituły była Katarzyna Izabela Mrzygłocka, jej zastępczynią Barbara Kaśnikowska, prezes Inwestparku, specjalnej wałbrzyskiej strefy ekonomicznej. Zapraszamy. Kobiece Twarze. Wszystko będzie wiadomo już 17 listopada. Szacowna kapituła Kobiecych Twarzy z pewnością łatwego zadania nie miała, wybierając laureatów pierwszej edycji plebiscytu Kobiecych Twarzy. Co warto podkreślić, wśród nominowanych znalazło się ponad 80 podmiotów, nie tylko z Dolnego Śląska, nie tylko oczywiście z Wałbrzycha, ale także z całej Polski, co nas jako organizatorów bardzo cieszy. O tym, kto zdobędzie statuetkę Kobiecych Twarzy, kto zostanie wyróżnionym, dowiemy się, drodzy Państwo, już 17 listopada podczas oficjalnej gali w Zamku Książ. Kobiece Twarze, drodzy Państwo, pierwsza edycja. Organizatorami są kobiecanki.pl. Serdecznie zapraszamy do obserwowania wyników tego plebiscytu na naszej stronie internetowej, a także na fanpage'u Kobiecanek. Serdecznie zapraszamy, a laureatom jeszcze nieoficjalnie gratulujemy. To już wszystko, co przygotowali dla Państwa nasi dziennikarze w dzisiejszym serwisie informacyjnym. Jutro o godzinie 17:15 spotka się z Państwem Marta Haruk. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René, Wałbrzych, Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.